Pamiętacie, gdy 2 lata temu pokazywaliśmy wam zdjęcia z wyburzania schronów w Rudzie Śląskiej? Okazuje się, że sprawa ma ciąg dalszy, tym razem w Mikołowie. Jak czytamy w Gazecie Wyborczej z dnia 14 lutego 2021 roku. Na kościelnej ziemi zaczęli burzyć schron. Miał zostać wpisany do rejestru zabytków. Policjanci w Mikołowie zauważyli, że robotnicy zaczynają burzyć schron. To jeden z obiektów obszaru Warownego Śląsk. Ma tu powstać osiedle mieszkaniowe, ale ziemia ciągle należy do Fundacji Arcybiskupa Katowickiego. Jeden z funkcjonariuszy był zorientowany, że obiekt wchodził w skład obszaru Warownego Śląsk i ma wartość zabytkową. Nakazał wstrzymanie prac i skontaktował się z odpowiednimi służbami. O wyburzeniu zostali powiadomieni miejski i wojewódzki konserwator zabytków. Monika Piórecka-Karolak, naczelniczka Wydziału Architektury w Starostwie, przyznaje, że właściciel otrzymał tak zwaną milczącą zgodę na rozbiórkę. Zwrócono się do nas z wnioskiem o rozbiórkę. Nie wnieśliśmy sprzeciwu. Wyburzenie schronu chciał przeprowadzić deweloper 2 Inwestycje CL. W pobliżu powstaje osiedle Sielanka. Teren należy jednak do Fundacji Arcybiskupa Katowickiego na rzecz rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zawarła ona przedwstępną umowę sprzedaży ziemi deweloperowi. Ta sama kościelna fundacja miała już działkę ze schronami. Dariusz Pietrucha, szef stowarzyszenia Pro Fortalicium, przyznaje, że sytuacja łudząco przypomina sprawę z Rudy Śląskiej. Tamtejsza działka ze schronami również należała do tej samej kościelnej fundacji. Została sprzedana firmie, która zbudowała centrum logistyczne i część schronów została wyburzona. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Kultury. Dobry skutek był taki, że schrony z OWŚ zaczęły być wpisywane do rejestru zabytków. To dziwne, że osoby, które na swojej działce mają taki schron, nic o tym nie wiedziały.